nie tylko Polska mniej dostrzegamy. Za chwilę przejdziemy jeszcze do tych wątków. Ja bym chciała, żeby, ponieważ przed chwilą słuchacze i widzowie odsłuchali fragmenty wystąpienia pana przewodniczącego, gdy pan może się odnieść do tych fragmentów. Właśnie do tego się chcę odnieść, tylko no mówię, to ma sens tak. Na rzecz, nie ma wolności. Przerwała pani wypowiedź pana Pudłowskiego. Doprowadzenie do tego, że nie mógł wyrazić swojej myśli. W tej chwili próbuje pani robić to samo ze mną. Ale nie ma sensu. Znaczy, może pani zrobić w tym programie tak, że pani się będzie wypowiadać za przedstawiciela Platformy. Znaczy, ja będę miał będę miał 3 godziny wolnego. Jeżeli już tu jestem, to niech pani mi pozwoli się do tego odnieść. My mówimy, że w tej chwili stoimy przed największym wyborem, jaki jest w Polsce, dlatego że to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, zarówno w polityce krajowej, jak i międzynarodowej, to jest odchodzenie od tego wielkiego procesu, który rozpoczął się w 1989 roku, doprowadził do demokracji wolnego rynku. Tak, odchodzicie. Rosję czy na Rosję? Pan się zdecyduje wreszcie. Na Rosję, tak. Współpracując z nacjonalistami, na przykład francuskimi, wszystkie te grupy, z którymi... I to jest ważne, niezwykle, że Prawo i Sprawiedliwość obecnie już jest na marginesie polityki europejskiej, a w tej chwili... skończyła się wielka konferencja. Ale tydzień temu Jarosław Kaczyński zapowiedział współpracę z nacjonalistami włoskimi, hiszpańskimi i wszystkimi innymi. Cechą wszystkich tych... Partia Vox jest nacjonalistyczna? Cechą wszystkich... Ale panie pośle, no ale zejdźmy na ziemię, no nie mówmy, nie opowiadajmy, przepraszam bardzo, czy partia Vox w Hiszpanii jest nacjonalistyczna? Na przykład pani... A może pan mi powiedzieć, pani Le Pen to nie ma nic wspólnego z partią Vox? Ale ma dużo wspólnego z PiS-em. Teraz ta koalicja nacjonalistów... Proszę jedną wspólną pokazać kwestię między panią Le Pen a nami. Proszę jedną. Budujecie koalicję nacjonalistów, którzy w dużej mierze cechą... współpraca z premierem Orbanem. Premier Orban jest nacjonalistą, jest demokratą należącym do tej samej partii, co pana partia. Zawieszony właśnie. Ale to dopiero od tygodnia. Ale z powodu właśnie tego stanu demokracji. Wyłączone sądownictwo. Towarzyszy partii pana Donalda Tuska. Ale jest w tej chwili zawieszony Vox hiszpańska to jest nacjonalistyczna partia? Jarosław Kaczyński buduje... Ale nie, przepraszam, pytanie było inne. Niech Jarosław Kaczyński, czy partia Vox jest partią nacjonalistyczną? A ja pani odpowiadam, że w tej chwili PiS jest na marginesie polityki europejskiej i będzie na marginesie polityki europejskiej. I na tym polega wybór, że Jarosław Kaczyński szuka sobie podobnych. Kukiz 15. No, odnosząc się do przemówienia Grzegorza Schetyny, właśnie na tym przykładzie można wskazać, dlaczego te konwencje to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Bo dzieli się rzeczywiście tutaj grupy i z jednej strony mówi się o polityce miłości i szacunku do drugiego człowieka, o niewykluczaniu, a z drugiej strony się wskazuje, że tam są nacjonaliści, ksenofobi, faszyści itd. Panie pośle, to nie jest prawda. Wielokrotnie nas, mówię, jako klub wyzywano właśnie od faszystów, nacjonalistów, a ja się, szczerze mówiąc, nie czuję nacjonalistką. Uważam, że po prostu się mnie w ten sposób obraża i obraża się też nasz elektorat. A wśród tego elektoratu są różni ludzie. Bardziej konkretne były zarzuty. Konkretnie mnie też wyzywano i osobiście uważam, że... w ten sposób prowadzenie dyskusji, debaty publicznej po prostu sprowadza tę debatę do rynsztoku i powoduje to, że między sobą nawet ludzie zaczynają się po prostu kłócić. I nigdzie nie zajdziemy dalej, jeżeli będziemy w ten sposób prowadzić politykę w Polsce. Dlatego należałoby moim zdaniem ograniczyć, jeżeli chodzi o subwencje partyjne, ograniczyć tego typu wydatki. Już bez względu na to, jaki będzie anturaż, czy tam będzie namiot, czy takie oświetlenie, czy inne, zawsze można wziąć mikrofon i to samo mówić. Ja rozumiem, to jest tylko scenografia. To nie jest tylko scenografia. Pieniądze z subwencji można
po prostu ograniczyć w ten sposób, żeby więcej pieniędzy było wydawane na przykład na ekspertyzy, a nie na tego typu wydarzenia. Bo to są naprawdę miliony złotych. Jeżeli dzisiaj mówimy... Jeżeli dzisiaj nie uratuje Polski. Nie uratuje Polski, ale uratowałby nie jeden szpital. A może zepsuć polską demokrację, jeśli pozwolimy partiom zarabiać samodzielnie. Ale ja nie mówię o zarabianiu. My złożyliśmy projekt, w którym, bo jeden głos subwencji, jeden głos to jest mniej więcej 5 zł. Połączenie polityki i gospodarki. Ale ja nie przerywałam panom. Mniej więcej 5 zł. I gdyby każdy obywatel mógł dobrowolnie na konkretne ugrupowanie oddać swoje 5 zł, wtedy nie byłoby tego problemu, że ktoś bogaty dotuje swoim procentem jedno ugrupowanie, ale każdy, żeby równo mógł oddać to 5 zł. W ten sposób... No, ale przepraszam, pani poseł, ale to w gruncie rzeczy do tego samego to się sprowadza, czy teraz, do tego, co teraz jest, bo subwencja teraz, jest dzielona wedle poparcia, więc teraz, w gruncie rzeczy jest to samo. To jest teraz, pani mówi tylko o innym sposobie tak, podziału, ale mechanizm jest ale sam. Wtedy partia starałaby się mieć kontakt z obywatelami. Wtedy no ale teraz chyba też się stara, bo... No niekoniecznie. Bo chyba teraz chce wygrywać wybory. Teraz nie ma takiej kontroli po prostu. Dobrze, pan poseł Paweł Pudłowski, Koalicja Europejska, Nowoczesna. Pan poseł Czesław Mroczek wspomniał o tym, że osoby LGBT są w Polsce prześladowane. Właśnie zastanawiałem się, na jaki temat, bo wydaje mnie się, że nasi słuchacze i widzowie chcieliby w jakimś przynajmniej temacie konkretnie usłyszeć, gdzie dane ugrupowania stoją, jeśli chodzi o naszą ofertę na wybory europejskie, ale to się trochę przewija też z wyborami na jesień. Bo pan minister Waszczykowski tak bardzo płynnie skrytykował Platformę Obywatelską za to, że daje same ogólniki. A sam przed chwilą powiedział, że jemu chodzi o chrystianizację Europy, po pierwsze, o ekonomię i o obronność. Chrystianizację to chyba pan i o obronność, to przesadziłem, ale skrótowo jak gdyby. Nie, tu nie szukam wypowiedzią jakiejś sensacji. Chodzi mi o coś innego. Że jeżeli byśmy niżej schodzili w każdym z tych tematów, co to oznacza? Bo to też jest ogólnik, panie ministrze. Weźmy na przykład obronność. Obronność, która jest blisko tematów, którymi pan się zajmował, spraw międzynarodowych, bo sami obronności sobie nie zafundujemy. Jesteśmy w NATO, być może tworzymy PESCO, zobaczymy na jakiej zasadzie. I teraz zobaczmy przez ostatnie 3 lata, jeśli chodzi o państwa wiarygodność, budowy silnej armii w Polsce. Jakie macie osiągnięcia po tych 3 latach? Powiem. Proszę. Ściągnęliśmy Amerykanów. Bo ich nie było wcześniej, których nie było, którzy zbudowali tutaj, którzy budują w tej chwili pierwszą bazę tarczy amerykańskiej, którą miałem przyjemność wynegocjować. Od 2016 roku kiedy jest zbudowana. Kiedy panią wynegocjował? W 2007 roku. W 2007. A pan Sikorski następnie z panem Tuskiem odrzucił. O czym pan w ogóle mówi? No, o tym, co robiłem. Dobrze, tym, najnowsza wypowiedź sekretarza generalnego NATO, ćwierć miliarda dolarów na COVID. Ale to jest program NATO-owski. Pierwsza baza amerykańska się tworzy. Są inwestycje. Ale, przepraszam brygada bardzo, amerykańska jest od 16 roku. Grupa bojowa batalionowa NATO-owska od 2016 roku jest. Polska armia. Zakupy są. Ostatnie HIMARS-y. Jakie HIMARS-y? No to weźmy ten akurat konkretny przykład HIMARS-ów. Czyli miał być duży projekt, który miał być offset polskiego przemysłu, a skończyło się na małym zakupu od publicznych. Chodzi o to, że w armii polskiej... Program Patriotów też został uruchomiony. Został podzielony. I tak to z LGBT przeszliśmy do polskiej armii. Chodzi o to, że tych zakupów nie ma. A jeśli chodzi o LGBT, to też jest taki homofobizm, który państwo pokazujecie, strasząc tym, ostatnio byłem w programie z panem Tarczyńskim, no to w ogóle powołał się na jakiś jeden przykład, w którym homoseksualista źle traktował dzieci. No, nie, ale panie pośle, i to jest takie straszenie. Pani Pawłowicz, posłanka państwa, pisze na Twitterze w przestrzeni publicznej, pytając się, czy homoseksualista raczej nie może być patriotą. Ale przepraszam, w jaki sposób nie można w ten sposób budować otwartego społeczeństwa tolerancyjnego. To proszę otworzyć na Twitterze odpowiedź, ale to są jakieś... Ja tylko zwracam państwa uwagę, że osoba, która deklaruje... Jak schodzimy to, niżej, to się okazuje, że w tej materii, którą państwo tak budujecie, Warszawy i za miliard, nikt jako żywo 300 milionów złotych, które zostało przeznaczone temu, na telewizję publiczną, budżetu nie protestował pan senator pan Andrzej Stanisławek porozumienie. Tak, no dziękuję bardzo. Ja jednak, prawda, z tych szczegółów przeszedłbym właśnie do ogółów, bo panie pośle, no spójrzmy na to, co Platforma z PSL-em zostawiła po 8 latach rządzenia. I zaraz przejdę do wypowiedzi pana przewodniczącego Schetyny. Zostawiliście kraj
który się zwijał, nie rozwijał. Wszystkie naczelnym państwa programem to była prywatyzacja, czyli wyprzedaż majątku narodowego. Tak, rozpoczęliście budowę dróg i za to chwała. Bardzo się z tego można część, tak, ale rozpoczęliście ze środków unijnych. Ale kraj się przede wszystkim zwijał i wyprzedawał majątek narodowy. I teraz ja teraz słyszę, prawda, jaki jest program Platformy. Jestem tym zaskoczony, prawda, bo zawsze uważałem, że Platforma to jest taka prorynkowa formacja. I teraz słyszę, że tak, będzie obniżenie podatków, będzie obniżenie składki na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, czyli składki zdrowotnej, tak? Czyli kwota wolna od podatku, czyli wszystkie takie bardzo populistyczne programy. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co teraz się dzieje, tak? Że piątka PiSu jest krytykowana, bo nie ma pieniędzy w budżecie, to proszę mi odpowiedzieć, jeżeli na piątkę PiSu, która jest zbilansowana i ledwo wystarczy pieniędzy, to jak państwo chcecie sfinansować jeszcze dodatkowe, prawda, transfery społeczne. Ja nie mówię, że one są złe, tak, ale jeżeli do tej pory państwo nie potrafiliście znaleźć, pieniędzy, tak, przez 8 lat na transfery społeczne i teraz raptem ja słyszę, że państwo te pieniądze gdzieś tam znajdujecie, bo takie są też wypowiedzi. No, panie pośle, trzeba być w stosunku do obywateli, prawda, sprawiedliwym. No, jeżeli państwo nie potrafiliście do tej pory znaleźć, a chcecie być jeszcze bardziej, prawda, prosocjalni, no to jest absolutnie populizm, no, panie pośle, rozdawanie takich ilości pieniędzy. Kto to mówi? Dla nauczycieli, no niestety ja jestem z formacji troszeczkę bardziej prorynkowej niż państwo, bo jestem z Porozumienia, prawda? Jakoś partia konserwatywna pan, i słucham? I firmuje pan to wszystko, co tam... No jestem w koalicji, także no niestety głosuję za, ale się nie cieszę. No tak, to widać. Dobrze, konwencja, przepraszam, moment, bo wprowadzimy jeszcze jeden temat. Państwo najwyżej będą się też do tego odnosić. Konwencja również partii Wiosna wczoraj się odbyła, trochę później niż dwie poprzednie przez nas cytowane konwencje. I tutaj fragment wypowiedzi lidera Wiosny Roberta Biedronia. Czas na rachunek sumienia. Nadszedł czas, abyśmy to wreszcie my, obywatele i obywatelki, wspólnie wyspowiadali Kościół ze wszystkich jego grzechów. Będzie pan, panie pośle, wspólnie spowiadał Kościół ze swoim koalicjantem, bo pani Sylwia Spurek w najnowszym chyba wywiadzie do tego tygodnika, który dołączony jest do Rzeczpospolitej, mówi o tym, że będzie Wiosna rządzić z Platformą. Pyta mnie pani o koalicję, czy o spowiadanie Kościoła? Nie, no jak pan będzie w koalicji, to czy pan będzie spowiadał, no? Jeżeli chodzi o sytuację polskiego Kościoła, Kościoła katolickiego przede wszystkim, to temat jest niezwykle poważny i to, co jest związane z... Znaczy, można powiedzieć tak, że sojusz ołtarza i tronu, bo wpisanie się Kościoła w tą politykę pisowską jest, tak uwikłanie jest niesamowite. Przyniesie Kościołowi, czy przynosi Kościołowi bardzo poważne szkody. W jaki sposób Kościół się wpisał politykę, przepraszam, jak pan powiedział, pisowską? I z punktu widzenia pewnego popierania samej działalności, ale i taką techniczną, na przykład zbieranie podpisów na listy partyjne na terenie Kościoła, czy wprost w kościołach, agitacja. W kościołach były zbierane? Tak, oczywiście, że tak. Znaczy to jest praktyka, to jest nagminne. Wie pan, ale... przepraszam bardzo, ja chodzę do kościoła regularnie, ja w życiu czegoś takiego nie widziałam. Ja widziałem. Ale co, w kościele ktoś chodził między ławkami i zbierał podpisy? Ławka przy wyjściu z kościoła i krzesło, tak? I w kościele? Tak, oczywiście, że tak. A przed kościołem, czy na terenie kościoła, to jest powszechne, ale to jest techniczna sprawa. Natomiast to, co księża deklarują poprzez swoje zaangażowanie z ambony polityczne, to jest totalne popieranie tej formacji. Ten sojusz ołtarza i tronu przynosi Kościołowi szkody w tej chwili wielkie i on oczywiście na zasadzie takiego pewnego odrzucenia społecznego tego ruchu wahadła doprowadzi do sytuacji, że Kościół znajdzie się po tych rządach w bardzo trudnej sytuacji. Na to nakładają się te wszystkie, trzeba tak powiedzieć, afery, w tym pedofilska, tak? I tutaj wyja-
wyjaśnienie tej historii jest oczywiście konieczne z punktu widzenia sytuacji Kościoła i mówię o tym niezwykle poważnie, nie poczuwając się do żadnej tutaj próby spowiadania Kościoła. Natomiast jako... Państwo rzeczywiście zakładają, że jest taka możliwość, że będziecie rządzić z partią Biedronia? Jeżeli chodzi o rządy w Polsce, najpierw wiele nam pokaże w zakresie... Ale jest możliwość koalicji czy nie? No bo już nie... Proste. Wiele nam pokażą wybory że nam wiele pokażą. 26. I wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda scena jest polityczna. Taka możliwość. Ja ani nie będę tych koalicji... Nie ode mnie będą te koalicje zależały, więc pan dzisiaj... Pana nie... też, bo przecież pan też jest posłem Platformy, to chyba pan będzie się wypowiadał. 26 będziemy wiedzieli więcej. Pan poseł Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dwie kwestie, jeśli można się odnieść do tej konwencji, czy tego wiecu kolejnego. No to jest teatr jednego aktora oczywiście i myślę, że to poparcie będzie maleć. To jest próba odtworzenia partii Palikota, tylko w nowej odsłonie. Tam większość tych działaczy to przeszła przez tą partię Palikota. Ja myślę, że ta partia nie dotrwa nawet do wiosny, czyli do 26 maja z tym poparciem. W tej chwili to jest około 5%. Myślę, że to będzie maleć. Druga kwestia. Mamy do czynienia z niewyobrażalnym atakiem na Kościół, na chrześcijaństwo i to przechodzi, to wychodzi oczywiście z kręgów zachodnich. Ja chcę przypomnieć, że we Francji ostatnio pojawiły się zarzuty wobec świętego Jana Pawła II. Mówi się o dekanonizacji. Może ktoś powie, że to daleko we Francji, ale również politycy tutaj w Polsce zaczynają głosić tezę, że Kościół trzeba postawić pod sąd, że domagają się ustąpienia... domagają się ustąpienia tego czy innego hierarchii. Tymczasem Konferencja Episkopatu Polskiego zrobiła rozliczenie. Owszem, były przypadki, o których mówimy, poniżej 1% na kilkadziesiąt tysięcy duchowieństw. Pan poseł, jeszcze tak odnosząc się również do tego, co zasygnalizował pan poseł, czyli do problemu pedofilii, bo ten problem jest i takie przypadki zostały ujawnione i też myślę, że tu nikt nie chce tego ukrywać, przynajmniej nikt rozumny nie chce tego ukrywać. Ale czy panu nie razi takie zupełnie inne podejście do tych, którzy dokonywali jakichś aktów pedofilskich, a są osobami duchownymi, a osób innych, które już nie są duchownymi, są osobami świeckimi. No, ja nie rozumiem tego, jak może być ksiądz pedofil obrzydliwy na łamach różnych gazet, a z drugiej strony może być wielki, wspaniały artysta, pan Roman Polański. Znaczy, że ja tego nie jestem w stanie tego w stanie zrozumieć. Ja tutaj się zgodzę z panem ministrem, że rzeczywiście mamy w tym momencie atak też na Kościół i się tylko i wyłącznie Kościołowi zarzuca pedofilię i robi się znak równości. Ksiądz pedofil. I to jest rzeczywiście obrzydliwe, bo Kościół jest w kryzysie, ale Kościół to nie tylko księża i budynki, tylko Kościół to też my, tak, czyli członkowie Kościoła i tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby tę sytuację w Kościele poprawić, tak, i nie jestem zadowolona z tej konferencji Episkopatu. Mówię to jako członek też Kościoła. Uważam, że jednak powinna inaczej się potoczyć ta konferencja. Natomiast, bo Kościół też rzeczywiście tuszował niektóre sprawy pedofilskie. I to jest wyjątkowo obrzydliwe, zwłaszcza, że jak się popatrzy na Ewangelię na przykład Mateusza, to tam jest właśnie ten fragment, co wyście uczynili moim najmniejszym, tak, to mieście uczynili. I to rzeczywiście, patrząc na pedofilię, powinniśmy mieć w pamięci akurat ten fragment. Natomiast rzeczywiście jest w tym momencie atak na Kościół i ja patrząc na tę konwencję Roberta Biedronia, widzę, że on przechodzi jeszcze szybciej właśnie do tego, czym był Palikot, niż sam Palikot, bo jak on Palikot startował, to w kampanii dużo mówił o gospodarce, a dopiero później się tak zradykalizował, a mam wrażenie, że Robert Biedron, jak zobaczył po prostu spadające sondaże, to uznał, że to jest właśnie pan może poseł, możliwość, żeby zatrzymać Paweł ten spadek.
tej sprawie? W tej sprawie, ale również o to, o czym, gdyby pan się mógł odnieść do tego, o czym ja powiedziałam, że jest obrzydliwy ksiądz pedofil, jeżeli jest pedofilem, jest obrzydliwy, ale jest wspaniały Roman Polański, pedofil. No nie wiem, dlaczego... ja nie powiedziałam. Przed chwilą. No tak, no, ale to nie jest tak. Rozumiem, nie czepiam się. Wolności amerykański też to powiedział. Szanowni Państwo, ja uważam tak. Po pierwsze, gdybym nie znał kalendarza wyborczego, to widząc, że pojawiają się tematy LGBT, rozdział kościoła od państwa, za chwilę pewnie aborcji, domyślałbym się, że coś jest na rzeczy, bo to są takie tematy, które wywołują emocje. Ja uważam, że nie ma żadnej tolerancji dla pedofilów. Chcę to powiedzieć jasno, dosadnie i podkreślić to, żadnej. Nie rozumiem, że pan jest też zgorszony tym, że na przykład Roman Polański jest w żadnym środowisku nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody. I to myślę, że nas łączy tutaj dookoła, prawda? Tak uważam. Nie ma na to zgody. I teraz, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, mówię to jako osoba wierząca, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że ktoś przymyka oczy na to, co się dzieje w Kościele. A takie sytuacje były. Bardzo się cieszę, że była ta konferencja episkopatu. Uważam, że zabrakło tam słowa przepraszam. Uważam, że pocałowanie w rękę przez papieża Franciszka, osoby, która była pokrzywdzona, było bardzo na miejscu, bo to było takie wyrażenie skruchy i oddanie czci osobie, która była pokrzywdzona. I tego mi brakuje w polskim episkopacie. Także apeluję o to, że Kościół katolicki w Polsce musi się zmienić. Musi te osoby, które są w jakiś sposób z tym procederem powiązane, należy podać do sądu, one muszą ulec karze i musimy jako społeczeństwo też tutaj przestać zamykać oczy, bo w małych środowiskach często wystąpienie przeciwko Kościołowi jest traktowane od razu jak jakieś bestialstwo, jako coś strasznego. Nie. Właśnie Kościół powinien być najczystszy i nie dopuszczać do żadnych sytuacji, nawet dwuznacznych. Porozumienia, bardzo proszę, mamy ostatnią minutę. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałbym wrócić do jeszcze jakiej troszkę fazy ogólności, bo pamiętam jak był rok 2015 i wszyscy na Zjednoczoną Prawicę rzucali się, że niszczymy demokrację. A proszę bardzo, partia Roberta Biedronia, która prawda, ma pełną swobodę działania, jest takim pokazową partią, że demokracja w Polsce istnieje, ma się bardzo dobrze. Oczywiście nie ze wszystkimi tezami się należy zgodzić. Niektóre są ciekawe i zawsze, prawda, coś ciekawego otwiera nam oczy na inną sytuację. Natomiast w Polsce jest jasny rozdział Kościoła od państwa, jest podpisany konkordat i tutaj jasno trzeba powiedzieć, że wszyscy, którzy przekroczyli granicę prawną, mają być równi wobec prawa. I tutaj się na ten temat zgadzamy i tutaj nie ma żadnej niejasności, prawda? Natomiast tu jest też forma walki z Kościołem, która no, jest o tyle niepotrzebna, że na dzień dzisiejszy nie ma innych wartości niż wartości chrześcijańskie, które moglibyśmy w oparciu o które chcemy, żeby tworzyć, prawda, przyszłość dla naszych dzieci i wnuków. Także no, musimy też oddać sprawiedliwość, że po kolei wszyscy papieże, czy święty Jan Paweł II, czy Franciszek rozpoczęli walkę z pedofilią w Kościele. Tak? Ona jest dalej kontynuowana. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest za słabo podkreślana przez polskie episkopat, ale ta walka jest rozpoczęta. I tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Witold Waszczykowski, Prawa i Sprawiedliwość, pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, pani poseł Elżbieta Zielińska, Kukiz15, pan poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna i pan Andrzej Stanisławek, senator Porozumienia, byli państwa i moimi gośćmi. Katarzyna Gujska, dziękuję bardzo, zapraszam za tydzień. Powtórka programu. Autopromocja. Każdy niedzielny poranek, tuż po godzinie 9:00 przy naszym radiowym stole zasiądą przedstawiciele najważniejszych sił politycznych i będą musieli zmierzyć się z Państwa opiniami i pytaniami. 7x24 to jedyne polityczne podsumowanie tygodnia, którego współtwórcami są słuchacze. Na Państwa głos czekamy przez cały tydzień pod numerem 22 645 2400. Wystarczy zadzwonić i nagrać swoją krótką wypowiedź, a my najciekawsze z nich wykorzystamy na antenie. 7x24. Najbardziej demokratyczne podsumowanie politycznego tygodnia. W niedzielę, tuż po godzinie 9:00, oczywiście na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam, Katarzyna Wójska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się druga. Damian Szpyra.
przepraszam. Wynikiem 2-0 zakończył się mecz eliminacji Mistrzostw Europy 2020 między Polską a Łotwą. Na Stadionie Narodowym długo utrzymywał się bezbramkowy remis i dopiero w 76 minucie gola strzelił Robert Lewandowski. Ja się cieszę osobiście z tego, że pomimo tego, że nie strzeliśmy bramki w pierwszej połowie, że dopiero 75 strzeliśmy ją, to ja wierzyłem w to, że w końcu się uda, że jak usłyszymy tą pierwszą bramkę, pójdziemy za ciosem, później będzie nam się łatwiej grało, bo tak będzie w tych eliminacjach. Drugą bramkę w 84 minucie zdobył obrońca Kamil Glik. W pozostałych meczach grupy G Izrael wygrał z Austrią 4-2, a Słowenia zremisowała z Północną Macedonią 1-1. Więźniowie, którzy uciekli z niemieckiego obozu Stalag 3, dokonali bohaterskiego czynu, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Podczas uroczystości 75. rocznicy tego wydarzenia w Żagań w Lubuskiem minister Brudziński przypomniał, że więźniowie, których złapano po ucieczce, zostali zamordowani. Jakimś było barbarzyństwem, że bohaterów, którzy dokonali tak spektakularnej ucieczki w poszukiwaniu wolności, poszukiwaniu godności na osobisty rozkaz Hitlera, schwytanych z pogwałceniem wszelkich konwencji międzynarodowych, w tym konwencji genewskiej, rozstrzelano. W uroczystościach wzięli udział krewni uczestników ucieczki z Polski, Czech, Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych z krajów, z których pochodzili uciekinierzy. Kilkanaście osób protestowało przed łódzką bazyliką archikatedralną przeciwko przypadkom tuszowania pedofilii w kościele. Podobne protesty odbywały się wczoraj w większych miastach w całej Polsce. Protestujący w Łodzi mówili, że pikieta nie była wymierzona w wiernych i kościół, ale w księży, którzy są odpowiedzialni za molestowanie nieletnich i tych, którzy ich chronili. Jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ nie zgadzamy się na ukrywanie pedofilii w kościele. Chcemy, żeby osoby, które krzywdzą dzieci, poniosły za to karę i konsekwencje. Ja powtarzam dzisiaj 100 razy na demonstracji, że ja nie jestem przeciwko kościołowi. Ja szanuję to, że ktoś jest wierzący. Chcę tylko, żeby sprawcy, osoby, które krzywdzą dzieci, poniosły konsekwencje. Kościół łódzki nie unika odpowiedzialności za przypadki molestowania przez księży, zapewnia rzecznik kurii archidiecezji łódzkiej ksiądz Paweł Kłys. Przypomina, że w metropolii łódzkiej został powołany delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Każdy, kto w swoim życiu doświadczył owego molestowania, może zgłosić się z tą swoją sprawą, o niej powiedzieć i wówczas, tak jak przewidują to procedury przedstawione przez Stolicę Apostolską, zostaje uruchomiona procedura odsuwania danego księdza, jeżeli te zarzuty się potwierdzą, od wypełnienia obowiązków kapłańskich. Na najbliższy czwartek zaplanowano w łódzkiej archikatedrze nabożeństwo pokutne za grzechy nadużyć seksualnych, któremu ma przewodniczyć arcybiskup. Specjalne spotkanie po katastrofie samolotu 737 MAX w Etiopii organizuje firma Boeing. Na spotkanie zaproszeni zostali piloci oraz technicy i przedstawiciele administracji lotniczej z całego świata. Firma zamierza poinformować o tym, jak chce wspierać powrót modelu 737 MAX do komercyjnego użytku. Samolot Ethiopian Airlines rozbił się 10 marca w drodze z etiopskiej Addis Abeby do stolicy Kenii, Nairobi. Na pokładzie było 157 osób, w tym dwóch obywateli Polski. Nikt nie przeżył katastrofy. W związku z katastrofą samolotu etiopskich linii oraz uziemieniem Boeingów 737 MAX przez amerykańską Federalną Agencję Lotniczą, firma wstrzymała dostawy samolotów tego typu. Koncern jednocześnie poinformował, że kontynuuje produkcję modelu. Grecja obchodzi dziś podwójne święto narodowe i religijne. Upamiętnia ono wybuch w 1821 roku Narodowego Powstania, które doprowadziło do wyzwolenia kraju spod prawie 400-letniej niewoli tureckiej. 25 marca to też święto zwiastowania Maryi Panny, jedno z najważniejszych w kościele prawosławnym. 25 marca to dzień wolny od pracy. Podczas obchodów święta odbywają się liczne parady. Składane są też wieńce w miejscach pamięci poległych za wolność ojczyzny. Największe uroczystości zaplanowano w Atenach, gdzie ma miejsce defilada wojskowa z udziałem czołgów, samolotów i śmigłowców. Każdego roku obserwują ją tysiące Greków, którzy trzymają w rękach biało-niebieskie chorągiewki. Narodowe flagi Grecji powiewają też tego dnia na urzędach, sklepach i wielu balkonach. Powstanie, które wybuchło w 1821 roku, było 15. antytureckim zrywem na ziemiach greckich. W walkach o wolność tego kraju brali też udział Polacy. Kilkunastu naszych rodaków zginęło w bitwie pod Petą. Groby polskich żołnierzy walczących w powstaniu znajdują się w Nafplio, a w ważnym dla walk niepodległościowych mieście Mesolongi czyny Polaków upamiętnia pomnik. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla.
nocy na południu kraju spodziewane opady deszczu. Poza tym pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach obecnie od 0 stopni w Olsztynie, 4 w Warszawie, do 8 stopni w Opolu. Wiatr słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po 5. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani Znani 24. Dziś moim i Państwa gościem jest europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Czesław Siekierski. Dzień dobry, witam pana posła. Witam panią, witam państwa. Mój gość, proszę państwa, to polityk i ekonomista, doktor nauk ekonomicznych w latach 2001-2003, wiceminister rolnictwa, poseł na Sejm, wreszcie deputowany do Parlamentu Europejskiego. To na początek zapytam, jak ta polityka zaistniała w pańskim życiu, panie Czesławie? Rok temu zmarł mój ojciec, miał 99 lat. Szedł rydwiciowiec. W czasie wojny Batalony Chłopskie, później Ruch Ludowy, Mikołajczyk. PSL Mikołajczyka, później ZSL, działacz samorządowy, spółdzielczy, rolnik, miał ukończone... Mikołajczyk, proszę państwa. Dużo lepiej niż ja, pięknie pisał, miał wspaniałe harte pisma, ale także, tego, że tam był prawie jak felczer, ale także pisał podania, różne rzeczy. I stąd ja w tymś takim środowisku pewnej aktywności społecznej, pracy na rzecz innych wychowałem się. I to mi zostało. Tak też było w szkole średniej. Pamiętam, jak miałem w szkole średniej rozmowy, bo byłem wiceprzewodniczącym samorządu szkolnego, ale jednocześnie co wtorek wyprowadzałem cały internat na religię. W pewnym momencie miałem rozmowę z, prosił mnie jeden z profesorów, który był sekretarzem ustawy organizacji partyjnej. Mówi, no tak, ale ty tak musisz ich wszyscy upadzać razem. Nie możecie wychodzić w grupkach. Jak was idzie cały pan internat, to wszyscy obserwują i później dzwonią z Komitetu Miejskiego, czy bo jeszcze wtedy pamięta Komitet Miejski Partii, czy Komitet Wojewódzki. Niestety, panie Czesławie, bardzo dobrze pamiętam. Także i wtedy tak to się wszystko zaczęło. Później zaczęły się, to było na studiach, Związek Młodzieży Wiejskiej, ZSP, NZSP. Wtedy poznałem wielu wspaniałych ludzi w strukturach głównie zrzeszenia i co mi później także było dla mnie pomocne, kiedy pełniłem różne funkcje. Poznałem wielu ludzi z tamtego okresu. Jeśli chodzi, zostałem na uczelni, oczywiście od początku byłem w strukturach Ruchu Ludowego, jeszcze ZSL-u. Byłem bardzo bliskim współpracownikiem profesora Ignara. Profesor Ignar, który był prezesem w krótki okres czasu, w roku 81. Ja byłem u niego kierownikiem wydziału organizacyjnego w wieku 28 lat, kiedy było parę tysięcy pracowników politycznych. Prezes Ignar odszedł w listopadzie 81 roku. Mnie odwołano po ogłoszeniu stanu wojennego. Wróciłem na uczelnię, robiłem doktorat. Później zaczął się bawić jakieś tam inwestycje z ziemi mieszkaniowej na uczelni. Cały czas byłem oczywiście czynny w strukturach Ruchu Ludowego i tak na dobre to wróciłem na początku lat 90., właśnie w 93 roku wygrałem konkurs na dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa. Była to fundacja, która była przy resorcie rolnictwa, fundacja, która miała środki unijne. Od 94 do 98 tak. Nawet był pan dyrektorem tej fundacji programu pomocy dla rolnictwa. A proszę powiedzieć właśnie, czym się ta fundacja zajmowała? Ta fundacja miała środki programu PALE. To był taki specjalny program, który miał przygotować nowe kraje do integracji z Unią Europejską. Traktat o stowarzyszeniu podpisali w 92 roku, w pełnym zakresie przed 94, ale od 91 roku, właściwie od 89, kiedy po okrągłym stole rząd Tadeusza Mazowieckiego przy udziale posłów ZSL-u ówczesnym okresie ten rząd powstał myśmy otrzymali sporo pomocy i ze Stanów Zjednoczonych, i z Unii Europejskiej. I także otrzymaliśmy pomoc na restrukturyzację gospodarki. Tu były pożyczki Banku Światowego, ale także były środki farowskie. I te
środki miały przygotować nowe kraje, które chciały kandydować do Unii Europejskiej, do integracji chodziło o absorpcję acquis communautaire, a więc o absorpcję, przygotowanie do najpierw urynkowienia gospodarki, ale także później przygotowanie tej gospodarki do wdrażania, do wejścia do Unii Europejskiej. Chodzi o wypełnienie kryteriów kopenhaskich, kryteria, które były związane z wypełnieniem szeregu warunków w zakresie demokracji, państwa prawa i tak dalej, podział władzy, i były kryteria ekonomiczne, gospodarcze związane z urynkowieniem. Fundacja przygotowywała polską wieś rolnictwo do integracji z Unią Europejską. Myśmy realizowali mnóstwo różnych projektów w zakresie spraw weterynaryjnych, fitosanitarnych, kontroli jakości, a więc te, czy restrukturyzacja sektora mleczarskiego, czy restrukturyzacja, jeśli chodzi o cały system ubojni, ale także mnóstwo wyjazdów, seminariów, przyjeżdżali eksperci zagraniczni, często bardzo krytykowani, ale ich zdanie kształtowało opinię. A wspomniał pan, panie Czesławie, że pan pochodzi z rodziny ludowców. To zapytam, no bo wspomniał pan także, że pański ojciec miał takie szerokie zainteresowania, że służył ludziom, ale tak na co dzień to czym się rodzice zajmowali? Jakie wartości były w państwa domu rodzinnym obecne? Mieliśmy 5,5-hektarowe gospodarstwo. Siostra skończyła studia. To była inwestycja w naukę, prawda? Tak. Ja też skończyłem studia. To było, pamiętam taki moment. Ale oboje kiedy rodzice byli rolnikami? Tak. To był taki moment, kiedy wracałem z egzaminów i szedłem koło pola, gdzie rodzice pracowali. I mama sobie żartowała, nie będę, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami. LGBT, wy nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami. Wie pani, to były piękne czasy. Jeden sąsiad słuchał Wolnej Europy, drugi Radia Waszyngton, trzeci radia naszego polskiego, jedynki, spotykali się, mieli poglądami i znajdowali wspólną ocenę w miarę realną. Ci tu przesadzili, ci tu, pewnie to jest tak. I to nie będzie ta mądrość tego czasu, czyli trudne czasy. Sadzimy, uprawialiśmy tęgnoć, fasolę, tam jest mnóstwo murarzy, tynkarzy, którzy mieli małe działki rolne, ale tak małe, że nie byli w stanie utrzymać koni do pracy. LGBT, nie lękajcie się. Gdzieś tam wjeżdżali do pracy, do prac morawskich. A te panie wynajmowały tych gospodarzy, żeby uprawili kilka małych pola. Tego pola teraz już nieużytkowanego i są nieużytkowane rolniczo. No ale to były trudne czasy. Ale co było ważne w pańskim domu? Co było taką dewizą domu? Jakie wartości? Praca. Praca jeszcze raz. Praca. Wstawaliśmy bardzo wcześnie. Ale była taka tradycja, że w południe był taki odpoczynek. Tak zwany południem. Tak się to rozgodnie mówiło. Lunch time. Liczyła się piękna, liczyła się atmosfera tej wzajemnej pomocy. Pewnie wszyscy przy tym obiedzie zasiadali. Ta wierząca, tak. Kontakty z kościołem. Pamiętam, jak był taki moment, że księdza się przełożył na religię końmi. I była taka sytuacja, że w pewnym momencie kierownik szkoły tak zastraszył ludzi, że się ludzie bali jechać po księdza. W związku z tym ojciec z takim kolegą wymyślili, że LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami. LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa
była tak, była dobrą podróżnicą, był mądry dyrektor. Oczywiście... Tak, bo tam była naprawdę odpowiedzialność całej rodziny, prawda? Też cieszyły uszmanie pomocy w podróżnicy. Nawet dobrze, że pan o tym powiedział. Działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1981-2 był pan nawet kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Chcę zapytać, jak pan ten żart LGBT, nie lęka, cię się, Pan Bóg nie chowa, będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg nie chowa, będzie z wami. Ja poszedłem i może mu pomagać w tym pracach. Po stanie wojennym zostałem odwołany z funkcji. A wy, LGBT, nie lękajcie się. Zaproponowali różne stanowiska, ale uważałem, że pan sobie też namawiał ojciec doktora. Cholera, zima. Doktora na uczelni. Także wtedy... Myślę, że ta aktywność, ona gdzieś tam była wpisana w moje wychowanie, w geny, że człowiek chciał coś robić dobrego. Myśmy mnóstwo osób wysyłali na obozy naukowe, na obozy turystyczne. Ale panie Czesławie, bo ten kontekst się trochę zmienia, kiedy słyszy się, jak pan mówi, że no komuniści chcieli ukarać ojca za to, że księdza woził, prawda, tak, na lekcje religii do dzieci, a i nawet ta odpowiedzialność zbiorowa miała być zastosowana w stosunku do dzieciaka, do córki, która licealistki, to bym była ostrożniejsza w podejmowaniu takiej współpracy z komunistami. LGBT. Wie panie doktor, wtedy awans dziecka ze wsi, z mojego gospodarstwa. Nie awans dziecka ze wsi, nie lękajcie się. Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy ze wsi nie lękajcie się. Pan Bóg Jehowa będzie z wami. Nie mówić o tych latach, ale... A wy LGBT nie lękajcie się. Przecież Pan Bóg Jehowa będzie z wami. Ale przez to, panie dyrektor, sytuacja się zmieniła, bo było tak, że gdyby nie to, to pewnie rok 80. Nie lękajcie się, przecież Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT. Wtedy wszyscy mówiono, że rolnictwo jest tą kulą u nogi, że będzie problem. Okazało się... Sami rolnicy nie byli kulą u nogi, tak? Jak oni się sprawy w swoje ręce. Tak, LGBT, nie lękajcie się, bo Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy... Mamy wszyscy pewnie parę związania, bo w tej grupie społecznej
ale generalnie nie się LGBT. Nie lękajcie się, Panu Jehowa będzie z wami. Myślę, że myśmy to wejście do Unii było do miary dobrze przygotowane i w obszarze rolnym, i przemyśleniu spożywczym. Panie Czesławie, co Polskie Stronnictwo Ludowe wtedy zrobiło dla rolników? Ja myślę, że tak, że gdybyśmy tak popatrzyli historycznie, to dzięki ruchowi ludowemu, ówczesnemu ZSL-owi wprowadzono ubezpieczenia społeczne rolników. Przez policję nie mieli ubezpieczenia. Dopiero później były system ubezpieczeń, emerytury i tak dalej. W tym okresie to byliśmy pilnowani bardzo wyraźnie przygotowani do integracji. Bardzo samoceniona LGBT razem z uchwałami. Rzadko spotykamy propozycje
rozwojowym, który wychodzą poza okres, czterech lat. Przypomina mi się taka historia, którą odwołał kiedyś Andrzej Zybertowicz, mianowicie obu w zespole doradców świętowanych Lecha Kaczyńskiego i tam chodziła o sprawę energetyczną i też Kaczyński miał żołnierze, bo się nawet nie miał zapłacić za tą cenę reelekcji. To jest taka perspektywa, którą widać bardzo daleko, prawda? Że nie, że to nie mój doraźnik, nie mój biznes, żeby był drugi raz prezydentem, tylko tu chodzi o coś więcej. I tej perspektywy brakuje. A tej perspektywy zwłaszcza brakuje w edukacji. To może mamy kursowy, może w ten sposób już są telefony, może telefony po tym słuchaczy. Potrzebujemy głowy, może powiedzmy w zasadzie, co będzie, kiedy LGBT mamy większe gospodarstwa na zachodzie, na Podlasiu, za Kruszów, 90 zł jest na poziomie dziennym. Mamy zamiar Nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami, a wy, LGBT, nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami. A wy, LGBT, nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami. A wy, LGBT, nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami. A wy, LGBT, a wy, LGBT, nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami. A wy, LGBT, nie lękajcie się, niech Pan Bóg Jehowa będzie z wami.